Witam was bardzo serdecznie, jestem oczywiście Kroxy, skrzyneczki oczywiście procentowe z gamma duplerami. Na sam początek dzisiejszego filmu, no to są te skrzynki, które tak, no lubią mi łamać serce przez ostatnie dni, nie będę tutaj ukrywał. Oczywiście przypomnę o konkursie na skina, jak chcesz wygrać z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk napisz na Discorda, dołącz, no i oczywiście użyj kodu Kroxy na CSGO skins, jak oczywiście sam pełnoletnim jesteś, wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz sobie oczywiście magiczny zielony plusik, no i oczywiście kodzik Kroxy przez Vikes piszesz, dajcie 10% więcej do każdej wpłaty i oczywiście skrzyneczka na start za free dla nowych użytkowników. No póki co ta bitwa, no tak kurczę, no powiedzieć, że poszła bardzo słabo, to jak powiedzieć nic, dlatego chyba czas stworzyć jakąś inną bitwę i odpuścić po prostu te skrzynki z tymi gamma doplerami, bo nie wychodzi nam to na dobre. Skrzynka Weapon Case, no to jest skrzynka, która oddaje mi w najmniej oczekiwanych momentach, więc mam nadzieję, że ten moment będzie teraz. 10 takich skrzynek ładujemy oczywiście w tą bitwę, no i oczywiście trzymamy kciuki, żeby dostać tutaj coś wartościowego, no niestety Dragon Tattoo, no i tutaj niestety już spada kolejny, tylko że teraz w start tracku minimal wear, więc tak troszkę kurczę, no słabiutko, bardzo słabiutko, nawet tym bardziej, że spada tutaj kolejny, no i bitwa ta będzie no już raczej tak na 99% przegrana, ale zobaczmy, bo może spaść, nie wiem, dwa razy Case Hardened na przykład, no wszystko może się wydarzyć, tak, zobaczmy, no póki co strata gigantyczna, tak, ponad 3 koła, a kosa jest jeszcze w ogóle do trafienia w tej skrzyni, więc no kurczę, no trafienie jakiejś kosy mogłoby tutaj zmienić oblicze tej bitwy, no ale no zobaczmy, póki co niestety się na to nie zapowiada. 3 koła, no 3600 straty ostatnia skrzynia, no i niestety kolejna bitwa przegrana. Spróbujmy, rzucamy oczywiście bota i samo i lecimy z pierwszą skrzynią do Xurios, 120. Skin bardzo przeciętny, biorąc pod uwagę, że skrzynka no kosztowała ponad 400, takie skromne. No tutaj te rękawiczki wracają jak najbardziej, wartość tej skrzynki no tak dwukrotnie nawet, no tutaj ta MK 348, więc no tutaj też blisko zwrotu, no ta 305. No ale teraz zobaczmy, bo lecą na buście. Okej, jest Fenek za 2100, więc bardzo ładnie odkuwamy teraz, no tylko żeby tutaj jakoś głupio nie stracić tej przewagi. Zobaczmy, dwie skrzynki jeszcze przed nami, spadajmy rękawice dla Isa. O Jezu, to jest 2500 zł, no powiem tak, no, przegraliśmy, no, no, tutaj na własne życzenie tak naprawdę, dwa koła nam zostało, będzie bardzo, bardzo ciężko wrócić do tego, trzeba tutaj mądrze to rozegrać, tak, jak mamy dwa koła, ryzykujemy tego materycznie, ryzykujemy chyba co? Może w końcu uda się z tego trafić coś, mam taką nadzieję przynajmniej. Bitwa na cztery skrzynki oczywiście, patrz to! Nie no, to nie wierzę, w końcu się udało, stary. Po tylu latach, po tylu wylanych łzach, w końcu 10 koła Butterfly spada nam, zajebiście. No powiem tak, no to jest bitwa, której oczekiwałem, no takiego zwrotu wydarzeń, to się totalnie nie spodziewałem, stary. No patrz, jeden skin, który poleciał z tej skrzyni i od razu Butterfly dla nas. Piękna historia. 10 koła mamy, więc bardzo ładnie tutaj udało nam się wrócić do tego filmu. No więc skrzynka Ametyst tutaj musi się zameldować. Myślę, że w 5 sztukach. Wrzucamy oczywiście bota i samo klasycznie. Zaczynamy z rękawicami. 1500. Okej, okay, plusik. Lecimy dla ojejku, o ten Halcyon, 1300. Zobaczmy jak będzie dalej. Nie no, Butterfly dla Isamu, no dlaczego no? 5400 łącznie na jego koncie. No tutaj by się przydał banger dla wuja. Średnio, 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 bardzo średnio. Czy ten karambit nam coś pomoże? Nie no, patrz. Taki potencjał, jeszcze karambit na koniec nam spada. No to czas stary na bitwę ostateczną. No tu nie ma miękkiej gry, tak? 3 skrzynki Gemstone i na koniec skrzynia Ametyst. Zobaczmy tutaj po Good Knife'ie. No tutaj, no tylko stanami się różnią trochę, niestety na moją niekorzyść. Ale bajonecik, ojejku, 3800 to chodziło. I zobaczmy, ostatnia skrzynia Ametyst i spada na Falchion i to jest bitwa, no, wygrana na 100%. 12 koła, spoko sumka jak najbardziej, ale tutaj bym jeszcze uderzył skrzynkę z nowymi nożami. To jeszcze na buście, tak? Nie wiem totalnie, co mnie wzięło na te skrzynki, ale 5 takich sztuk na buście, za 12 koła, nie wiem czemu, ale totalnie mam ochotę spróbować. Zobaczmy, pierwsze otwarcie, zobaczmy co tu spadnie. M9, ojejku, ale tutaj wspomnień stary. M9 Marvel Fake. Ten nóż ma tyle wspomnień dla mnie, no to naprawdę fantastyczny skin. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze nasze drogi się spotkają. Kansman, Tiger Tooth, okej, okay. 8300 dla nas i zobaczmy jak pójdzie nam dalej. No skrzynka na buście, więc jesteśmy oczywiście na ciut lepsze kosy. I ostatnia, jak nam tutaj pójdzie, co spadnie? Nie no, patrz, no i taką bitwą, stary, mogę kończyć film. 21600, dziękuję za oglądanie.